Cześć. Słuchajcie, wcześniej już zapowiadany temat inlinerów. I teraz tak, na początku powiem tak. Inlinery są świetną przynętą. Nie ma dwóch zdań. Bardzo skuteczna. Wielu bardzo dobrych traciarzy całkowicie przestawiło się na inlinery. Nie dziwię się. Ja na inlinery nie łapię z dwóch powodów. Pierwszy powód, znaczy taki najważniejszy dla mnie, po prostu nie przepadam za przyponami. Już odnośnie tematu przyponów o tym wspominałem, dlaczego. Poza tym lubię bardziej zapracować tą przynętą. Uważam, że inliner, na którego oczywiście próbowałem łapać nieraz, troszeczkę mi to ogranicza. To jest moje prywatne oczywiście odczucie, natomiast ogromny problem, jaki widzę z inlinerami, i to jest troszeczkę, ten filmik jest apelem do kolegów, wszystkich, którzy na inlinery łapią, jest taki, że w obecnym, jeżeli łapiemy wymiarowe, duże ryby, nie ma najmniejszego problemu, jest świetna przynęta, świetnie działa i tak dalej, ale ostatnimi czasy mamy bardzo dużo małych, niewymiarowych ryb, które chodzą przy brzegu dużymi stadami i łapiąc na inlinera, to ci, którzy łapią doskonale o tym wiedzą, kotwiczka jest dużo mniejsza, są szóstki, ósemki często, myślę, że najpopularniejsze mogą być ósemeczki. I teraz tak, jeżeli wymiarowa ryba nam bierze, ona chwyta tą przynętę, zapina się w nożyczki, wszystko jest jak należy. Problem jest taki, jeżeli łapiemy i zatnie nam się ryba mała. I teraz tak, mnóstwo razy to widziałem, zresztą uczestniczyłem dwukrotnie w próbie uratowania ryby, próba się nie powiodła. Patyk, który mamy i ma na końcu maleńką kotwiczkę, ta mała ryba jak łyka tego patyka, to on jej po prostu wchodzi w gardło za głęboko. I nie wiem, czy prawie wszystkie ryby, które widziałem przez kolegów obok łowiących złapane niewymiarowe, małe na inlinera, miały kotwice w skrzelach albo w przełyku. Do widzenia. Te ryby po prostu, nawet jeżeli odpłynęły o własnych siłach, no to raczej długo sobie nie pożyły. Także słuchajcie, mam do Was ogromny apel. Jeżeli używacie inlinerów lub jeżeli chcecie zacząć używać inlinerów, używajcie większych kotwiczek. Czwórek albo dwójek, ewentualnie pojedynczych haków, też większych, 3x0, takie, które w filmiku o hakach i kotwicach Wam mówiłem, będą super. Słuchajcie, jeżeli będzie wymiarowa ryba, nawet bliska wymiaru, 40 z plusem, ona naprawdę bez najmniejszego problemu łyknie tą czwórkę, dwójkę. Tym bardziej, bez problemu. Mała ryba zapnie się wtedy na zewnątrz pyska. Bardzo duża szansa, że zamknie ten pysk na tej kotwicy i zapnie się za wszystkie trzy groty gdzieś od zewnętrznej strony pyska. Także bez problemu ją wyciągniecie, a oszczędzicie po prostu te malutkie ryby, którym po prostu ta mała kotwiczka wchodzi za głęboko, rwiecie im skrzela, rwiecie im gdzieś tkankę przy przełyku, przy wyciąganiu również bardzo łatwo jest uszkodzić skrzela. Także słuchajcie, to jest moja opinia odnośnie nie tyle samej przynęty i inlinerów, ile zbrojenia ich i łapania. Bardzo fajna przynęta, ale słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, co możecie zrobić, wybierając opcję, ponieważ ona jest jak najbardziej właściwa. Wybierając opcję jednak tej mniejszej kotwiczki, no troszeczkę możecie spowodować szkód, więc jeżeli możecie, łapcie z pojedynczym dużym hakiem albo z większą kotwiczką na inlinery. No, tak, słuchajcie. Tyle. Trzymajcie się i do następnego.